Eldon na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam w kolejnym odcinku Trackmanii, na zdrowie! To nie było kichnięcie. Ale to... Ale co? Ale może na zdrowie. No, na zdrowie to raczej nie pójdzie. Czemu? Takie pracowanie masowe. Spokojnie, potem będzie zdrowie, jak będzie urlopowanie. No, to tak, to też prawda. To też prawda. O, będzie powtórka tej mojej zajebistej plansze, słuchajcie. Ja wam pokażę, bo u Purposa nie było tego widać. Ja wam pokażę. Było widać, bo przecież miałem spektatora. A, no tak, no słuchajcie, to ten, bo właśnie Purpos mnie ogólnie tak już zaczął podziwiać w tej grze, że mówi: Hunter sama, naucz mnie, jak tu się jeździ. Ja mówię, proszę bardzo, już pokazuję. To robisz myk, myk, myk. Proszę bardzo, robisz myk, myk, myk. Robisz myk, przeskok. I kurwa, lecę po złoto, jak Adam Małysz, elo! Drugie miejsce. To faktycznie po złoto. Spoko, spoko. Dla mnie jest ten fragment, kiedy już się zeskakuje tam na tą, z tej spirali i jest ten lekki skręcik taki, nie? No. To jest no, fragment nie do przejścia, po prostu nie wiem, co tu się dzieje, bo obraca mi kamerą w miliard stron i nie wiem, co jest grane. Ja jeszcze poprawiłem swój czas, mam 49 local record. Ojej, za bardzo. Że ja? Nie, ja poleciałem tak za bardzo. Mnie trochę poniosło. Musiałem aż przehamować powietrzu. Oj. Ale gości ma fajny czarny samochodzik. Kupiłem czarny samochodzik. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie pada. Te bandy tam są niedobre takie. A może uda mi się jeszcze poprawić, bo to naprawdę dobry czas. Ja za każdym razem tam wpadam w trzecią trasę od lewej. Jakim cudem? No nie jestem w stanie tego zrobić inaczej. Co? W drugą trzeba, przełam się. Albo napierdzielam w bandy po prostu. Gorzej. A idź ty. To się nie da, proszę pana. Zastanawiam się, jak wykręcić jeszcze lepszy czas tutaj. Gdzie popełniam? Oj. A to potem jeszcze lecisz, rozumiem, na lewo, tak? Tak. Ale przyhamowujesz coś? Czasami tak, czasami nie. No bo... Ja tam czasami za daleko trzeba po prostu przyhamować. Lecę, tak. Siedzę ci na ogonie. Oj. No i ciul, bombki strzelił, świąt nie będzie. Tak patrzyłem właśnie, czy mnie przebije, czy nie przebije, bo ja spadłem, a ty nie. No i na trzeci tor mnie, teraz mnie na czwarty nawet wepchnęło. Jak ja tam złe kąty jakieś biorę, wiesz, i natychmiast mnie wtedy jakoś tak dziwnie. Nie mam pojęcia, co to może być w twoim przypadku, naprawdę. Oho, mnie teraz też na trzeci dało. Oj. To już chyba rozumiesz. Zrzuciło mnie bardzo mocno. No to ale tak... pół sekundy tylko ponad różnicy jest. A było półtorej znowu. Także? Ale co, w sensie? Ojej. Że między nami, tak? Mhm. Ale ja ten czas robię na trzecim torze. Jak próbuję na pierwszy, to mi wychodzi ponad 13. Noż i znowu na trzeci. No przecież... Nie wiem, co ja tu robię źle. To spróbuj na początek na drugim prosto, bo na drugim prosto będziesz miał 12,5 sekundy, teraz sprawdziłem. Na drugim prosto? Mhm. Ja nie jestem w stanie na drugi wjechać. Jakbym mógł, to bym sobie wjechał. Mnie cały czas na trzeci wpycha. Jakim cudem, nie mam pojęcia. No, o! Nie, coś tu jest, coś. To coś mi po prostu w tej planszy nie leży i koniec. Zresztą w trzech ostatnich. Ale one w ogóle są seriami, ja mam wrażenie, że to... Wiesz, to jest po prostu na takiej zasadzie, że jeden człowiek je tworzy. Gdzieś tam serię tych plansz. No. No to właśnie miałbym 12-4, gdybym trafił w metę. I to jest tak, że nie wiem, no seria plansz, które stworzył jeden człowiek pasuje, nie wiem, Kulfonowi. Seria plansz, które stworzył jeden człowiek pasuje tobie, a seria plansz, które stworzył jeden człowiek mi. I to jest takie...
deprymujące zawodników, ponieważ jak się dostaje, wiesz, 6-0 w dupę, to boli, no. O! Ponad 13 sekund. To mówię ci, poleć prosto, zamiast tam jak w lewo skręcić, to poleć prosto. Trzeci tor. Dziękuję, do widzenia. 1-0. 1-0 dla ciebie. Elo. Czwarty czas, 50 punktów. Tadzio, no, ile gratuluję. Nas tukał. No bo Tadzio ma, widzisz, 127, 128-tysięczną pozycję w zasadzie. Cieszę się, że trzeci raz nie da się powtórzyć tej samej planszy. A ja żałuję. Zanabił punkty na to. No ale to trochę nudne, nie sądzisz? A słuchaj, wygrywanie nigdy nie coś jest. Coś mi mówi, że już tu jechałem. 272 lokal rekord, tak. 29? Tak. Matko, czy widzisz, że my wyjeżdżamy z ziemi? Tak. Kurde, nie wiem, czy nie jechaliśmy na bardzo podobnej planszy kiedyś w jedynce. Takie odnoszą wrażenie. Nie mam pojęcia. I takie plansze właśnie lubię. To są plansze, które mi sprawiają radochę. Techniczne, fajne, szybkie. A tamta to nie była techniczna. No tamta była trochę tak... No była. Nie wiem, no, przekombinowana mocno była. Była techniczna. To była technika dobrego lotu. Tak. Technika dobrego farta. Technika palca zagładu. Technika palca zagładu. Znasz tę technikę? A, znasz tę technikę. Zawsze chciałem mieć takie coś właśnie po to, by wodzić ją. Pojemność 2400. Czemu ty się nic nie odzywasz? Bo próbuję jechać. Tak, bo ty się skupiasz, a ja ci tutaj robię oczywiście, tak, najlepszą robotę, bo gadam na odcinku. No. A ty się skupiasz, nic nie mówisz i potem sobie wygrywasz. I nie dość, że jest fajny odcinek, bo ktoś gada, to jeszcze wygrywasz i no podwójny zwycięzca, nie, no jasne, najlepiej wykorzystywać kolegów, no. Masz szczęście, bo teraz poprawiałem bardzo dobrze i mogłem mieć naprawdę zajebisty czas. Gadaj da więcej. Bo siedziałeś cicho znowu. Tak. Dlatego mówię, gadaj więcej. Posiedzę cicho razem z tobą. Ten już kuźwa tam wymyśla clickbaita. Nie umiesz siedzieć cicho. Dbam o twoich widzów, nie jak ty. A skąd wiesz, że na przykład widzowie czasami nie chcą pomilczeć z twórcami? No to bez sensu w ogóle odpalać odcinek, wiesz? A właśnie jest, bo może lubią samochody. No to sobie zrobią screena, jak jeździmy i do screena będą się patrzeć. Tak, na screena, jak jeżdżą samochody, dokładnie. Ze screena na pewno widać, kurwa, wszystkie wyniki trasy, jak przejechane i w ogóle. Tak. Tak. Nie chcę nic mówić, ja zostawię ci tylko 2 minuty na poprawę czasu. Dobrze. Dziękuję, że mnie dbasz i sprawdzasz takie rzeczy. Muszę dbać o to, żeby mój rywal był w formie, inaczej będziesz bez formy, jak foremka bez formy. Jak babeczka bez foremki. Tak będzie. To dbaj o swój wynik. O ty. Bo masz tylko 2 minuty, żeby poprawić. Ty chamie, ty. Dobrze, dobrze. W końcu zmobilizowany do działania, mogę jeździć. Jak mówiłem, lubię tego typu plansze. Sprawiają mi dużo radości w trakcie jazdy. W ogóle to jest full speed, nie wiem czy wiesz. No, oprócz jednego zakrętu. Którego? No takiego jednego, no. No tam na jednym zakręcie nie da się... Full speed, full speed. Full speed.
Tak. Tym takim 180 stopni. Bardzo ładny czas zrobiłeś, gratuluję. Masz tylko minutę na poprawę mojego czasu. Mhm. Żeby to był mój dzień. Żeby to był mój dzień do jeżdżenia. Spokojnie. Ale przylagowało mi, ja pierdolę. Lubię tego typu plansze. Zostało ci 40 sekund na poprawę. O ty kurwa mać! Ja nie myślałem, że ty mnie pobijesz. Ja tak sobie jeżdżę, wiesz. Tu ci wiesz. 28 już na czerwono jest ten. 25, wiesz? Wiem. No w zasadzie to ostatni przejazd cię zastał, żeby to pobić. Kurwa. No trudno, wygrałeś ze mną. 1-1. Lubię takie plansze. Jej! 1-1. Naprawdę, byłem tak bliziutko. Widzowie widzieli, jak byłem bliziutko. 1-1 czy 2-1, bo nawet już nie wiem, który to... 1-1. Jak patrzę na czas odcinka, jest 1-1. No tak, czas odcinka 1-1, tak, bo zazwyczaj przy 1-1 jest 11 minut, prawda? Mhm, 11-20. No właśnie. Widzicie, jacy my już jesteśmy wyoczeni normalnie, jeżeli chodzi o granie? No. No i ty, chamie, dostałeś więcej punktów. Bo kozaki dostają punkty. Po co? O Jezu. O Jezu, znaczy możesz mi mówić, Marcin. Ale to nie wygląda na trudne. Znaczy... Tylko ten jeden zakręt na dyrcie będzie trudny. Aha, tu dużo podbitek jest. Boże, jakie tu czasy mają. To jest zjebaliśmy. Tak. Bardzo ładnie przejechałem to w ogóle. Aha, tam trzeba przeskoczyć, okej. Okay. No. Ale to jest... Nie. Znowu jakieś kurde... kombinacje, zamiast dać jakąś... Naprawdę kozak plansza, ale wiesz, taką... Ale mnie skleiło! To jakieś znowu wykorzystywanie bugów i innych gówien. No znaczy bugów, trzeba po prostu prędkość utrzymać. O rany, dobra, już wiem co tu chodzi. Jak ktoś to dojedzie, to jest kozakiem, nie? Dojechać to nie będzie problem, tylko z dobrym czasem to dojechać będzie problem. Ja uważam, że dojecha. O, jednak też jest kozakiem. Ja się napędzę tutaj trochę. No, jaj. Dam radę. To jest naprawdę ciężkie. To jest ciężkie. No, w sumie ten drugi przeskok, nie? Mhm. Zastanawiam się nad tym, czy czasami tam nie zrobić sobie okrążenia takiego, wiesz, na tym dyrcie. Pełnego? No, żeby przeskoczyć ładnie. Znaczy, powiem ci, że to może niewiele dać, bo i tak ja praktycznie wyhamowuję na... O, ale żebym teraz tu poleciał. Przeleciałeś? Przelecieć jeszcze tego nie przeleciałem, ale... No to tak, to ja też tak już miałem. O, widzę, przeleciałeś. Tak. No i taki trzeci czas zrobiłem, no to najgorzej w sumie, no. No i kurwa. Ktoś tu przyjedzie z kozakiem. No, nie ty. Ham. A ja Adam. Okej, okay. Pięknie. No,
kurwa. No nie, ale jechałem na pierwszy czas i to taki naprawdę dobry pierwszy czas. No rzeczkuje mnie, kurwa mać. Dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Kurw! Co? Dopieczone? Nie mogę tego drugiego przeskoku zrobić. Jadę za gościem, który ma dobry czas podobno. A żuczkujecie na pierwszym skoku cały czas? Czasami. Zastanawiam się. Pic! Pic! Przeleć! Kurwa, no nie mogę! Jebany pierścień! Mocy! Pierścień mocy? Właśnie, miałem obejrzeć Władcy Pierścieni, ale jak widziałem, że... Też to... żeś nie obejrzał Władcy Pierścieni? Jak zobaczyłem, że to ma kurwa 4 godziny, to sobie darowałem. Nie widział Gwiezdnych Wojen. Nie widział Władcy Pierścieni. Z kim ja w ogóle muszę pracować? Powiedz, że jeszcze Pulp Fiction i Skazanych na Szoszank. Skazanego na Szoszank nie widziałeś. Skazanego na Szoszank nie widziałem, Pulp Fiction widziałem. Skazanego na Szoszank nie widziałeś? Nie. O matko boska. Ojca Chrzestnego. Też nie widziałem, też muszę nadrobić. Ja mam dużo zaległości. No co ja, praca. To od ilu lat ty pracujesz? O kurwa. Bardzo długo. Za długo. Dobra, i tak już nie poprawię tego czasa. I tak już nie przejadę. No to 2-1 na Elo. 2-1 dla mnie. Serdeczne rigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobały wszystkie instrukcje. Macie w opisie kolejny odcinek Purposa. Następnego trzymajcie się, Andiuka, cała z widzowie. Jo!